It's a genuine pleasure to recommend my friend. So, what's the parsha, Pani Magda? Vayeshev. Vayeshev Yaakov be'eretz Megurei Aviv, be'eretz Kenaan. I osiadł Jakub w ziemi pobytu ojca swojego, w ziemi Kanaan. Ale kto tak naprawdę jest główną postacią tego czytania? Jego spiritus movens, sprężyną wprawiającą w ruch cały mechanizm dziwnej historii. Czy jest to Jakub, wyraźnie wyróżniający jednego ze swych synów, ukochanego Józefa, syna starości jego? Czy może bracia Józefa, zazdrośni o miłość ojca, pełni nienawiści do brata, nie będący w stanie mówić z nim uprzejmie? A może wreszcie sam Józef, sprzedany przez targanych różnymi uczuciami braci do Egiptu? Parsza Vayeshev wydaje się mieć nieco dziwną konstrukcję, bo oto nagle wartka i pełna napięcia opowieść o Józefie i jego losach zostaje przerwana w najbardziej nieoczekiwanym momencie. Zostajemy przeniesieni w świat Jehudy. Jehuda pojmuje za żonę córkę Kananejczyka, która rodzi mu trzech synów. Najstarszy z nich umiera młodo i bezdzietnie, a wdowa po nim Tamar zostaje poślubiona zgodnie z lokalnym zwyczajem drugiemu synowi Jehudy, który również umiera, nie dając jej dzieci. I tutaj pojawia się lęk. W jaki bowiem sposób spełnić może się dana Jakubowi obietnica? Uczynię ród twój jak piasek morski, którego się nie zliczy. Obawiając się śmierci ostatniego ze swych synów, Jehuda zwleka, nie oddaje, jak obiecał go Tamar, a ją samą wysyła do domu ojca. Zdeterminowana kobieta, zakrywszy swoją twarz, wychodzi na spotkanie Jehudy. Nie rozpoznawszy jej i poczytując ją za nierządnicę, Jehuda idzie do niej, zaś za jej zgodę obiecuje zostawić w zastaw pieczątkę, sznur i laskę. Gdy po trzech miesiącach dowiaduje się, że jego synowa, wdowa, oczekuje dziecka, wpada w złość i nakazuje ją spalić. Tamar staje przed nim spokojna, opanowana, i kładąc pieczęć, sznur i laskę oświadcza: od męża, do którego to należy, brzemienna jestem. I tyle. Żadnego zbędnego gestu czy słowa. I nie wiemy, ile czasu upływa. Sekundy, minuty, godziny. Vayaker Jehuda. I poznał Jehuda. Ale właściwie co poznał? Czy chodzi o przedmioty, które przyniosła Tamar? Czy może chodzi o coś więcej? Czasownik lehakir może znaczyć rozpoznać, ale także uznać i zrozumieć. Jehuda zrozumiał i uznał. Sprawiedliwsza ona ode mnie. Uznał swój, spowodowany być może gniewem, być może lękiem, błąd, niesprawiedliwość, jakiej dopuścił się wobec Tamar, nie dotrzymując słowa. Patrząc na siebie, rzadko dostrzegamy swoje błędy. Krytykowani przez innych zamykamy się często w obrażonej dumie, głębokim przekonaniu, że to oto my jesteśmy bez winy. A przecież refleksja nad swoim zachowaniem, umiejętność zdania sobie sprawy z własnych słabości, uznanie ich, to pierwszy krok w procesie teshuwa. Czy zatem Jehuda, który potrafił to uczynić i który, jak wiemy, odegra jeszcze ważną rolę w pojednaniu swojej rodziny, jest najważniejszą, kluczową postacią naszego czytania? Być może, ale być może jest nią także Tamar, oszczędna w słowach, gestach, opanowana, mądra, lecz także gotowa do działania. Kobieta, która z taktem, ale także i wielką roztropnością potrafi spowodować, że Jehuda sam uczciwie przyznaje się do popełnionej niesprawiedliwości. Po przykazaniu udzielania napomnień wywodzi się z Tory zakaz zawstydzania bliźniego. Jest wielką sztuką pozostawienie człowiekowi przestrzeni na autentyczne poznanie siebie, rozpoznanie swoich słabości, uznanie swojej winy. I być może właśnie tutaj zaczyna się prawdziwy tikun olam, zarówno dla tego, który napomina, jak i tego, którego się napomina. Szabbat szalom.